Dzień dobry, witam serdecznie Paweł Kuniecik, Dziś Państwa jest Pan Gościem Józef Kaczyński, prezydent Sosnowca, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Za nami wybory w strukturach Platformy Obywatelskiej w Śląskim. Pan te wybory przegrał. Jak się Pan czuje? Powiem tak, każdej porażce, z drugiej strony też wynik pokazuje, że jedna trzecia platformy obywatelskiej spodobało jej się to, co proponowałem, to o czym mówiłem. A najważniejsze jest to, że poznałem, można tak powiedzieć, większość struktur Platformy Obywatelskiej. Wiem dzisiaj dużo więcej na jej temat i do tego programu, który miałem przygotowany, mogę dodać kolejnych parę rzeczy, które wynikało ze spotkań właśnie z naszymi strukturami. Także no, moja wiedza na temat Platformy jest dużo większa, także myślę, że w sumie można to nazwać taka pozytywna sytuacja. Oczywiście najlepiej jest wygrywać, ale te plusy związane z kandydowaniem też powodują, że ogólnie jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić. Czyli po tych emocjach często negatywnych, po pustych krzesłach i innych emocjonalnych chwilach pomiędzy kandydatami, pomiędzy panem a Wojciechem Saługą, nie obrazi się pan na Platformę i w Platformie pan zostaje. Nie, ja na Platformę, no, nawet jeżeli były puste krzesła, to nie Platforma Obywatelska je postawiła, tylko ktoś. Także można mieć pretensje do siebie, nawzajem oczywiście w trakcie kampanii wyborczej, ale po kampanii wyborczej przychodzi moment, w którym trzeba się wziąć za ciężką pracę. Niektóre może rzeczy, które się w trakcie kampanii zadziały, no gdzieś tam dłużej będą w nas tkwiły, ale na pewno nie jest to powodu, miał opuszczać Platformę Obywatelską w żadnym wypadku. A co będzie w panu tkwiło? I czy wybory były pana zdaniem poprawne? Bo trochę w poście już po ogłoszeniu wyników wyborów do samych wyborów w Platformie zarzutów pan ma. Tak, będziemy zapewne o tym rozmawiać w trakcie zarządów, które lada chwila będą się odbywały z nowymi zapewne członkami zarządu, z nowymi osobami, które tam się pojawią i będziemy dyskutować, żeby do pewnych rzeczy, które się gdzieś tam działy, no nie dochodziło, że partia, która na sztandarach ma demokrację, musi być wzorcem demokracji. I myślę, że dzięki tej kampanii wyborczej do takiej sytuacji doprowadzimy, bo pewne gdzieś tam problemy się pojawiały, ale tak jak powiedziałem, to jest kampania wyborcza. Każdy stosuje różne metody, żeby wygrać. Niekoniecznie nam się muszą one podobać, niekoniecznie powinny takie metody być stosowane. Dlatego, tak jak powiedziałem, zawsze przychodzi moment taki jak teraz, żeby wyciągać wnioski z tego, co było, ale najważniejsze to wygrywać wybory, a żeby wygrywać wybory, trzeba się wziąć ostro do pracy i ze sobą współpracować. Nie obawia się pan, że tym mówieniem publicznie o tym, co pana zdaniem w Platformie Obywatelskiej może nie być w porządku do końca, niekoniecznie zyskuje pan w samej Platformie? Panie doktorze, myślę, że jak będziemy się wszyscy naokoło głaskać, to Platforma Obywatelska nigdy nie będzie wygrywała wyborów. My musimy otwarcie rozmawiać z mieszkańcami, nie tylko z członkami Platformy Obywatelskiej, mówić o tym, co się w Platformie dzieje, tak żeby nasłuchiwać się w głos mieszkańców,
co oni mają na ten temat do powiedzenia i wyciągać wnioski, poprawiać błędy. I tylko w ten sposób można być razem z mieszkańcami i wygrywać wybory, czy to samorządowe, czy parlamentarne. Myślę, że jako samorządowcy, mówię tu o sobie i moich kolegach, których w Platformie też jest wielu, my to wiemy bardzo dobrze, bo na co dzień ten kontakt z mieszkańcami no po prostu mamy, chcąc, nie chcąc, jadąc do pracy, idąc do pracy, w trakcie pracy, w trakcie różnego rodzaju spotkań, my po prostu rozmawiamy na bieżąco i zdajemy sobie z tego sprawę, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby dotrzeć do mieszkańców i żeby do nas docierały opinie mieszkańców na temat różnych rzeczy, które się dzieją. Także to samo to dotyczy Platformy Obywatelskiej. Jeżeli ktoś w Platformie Obywatelskiej uważa, że rozmowa o pewnych problemach, które dotyczą właśnie samej Platformy, no jest zła, to znaczy, że nie bardzo rozumie, na czym polega obywatelskość Platformy Obywatelskiej, że to jest nie partia członków Platformy Obywatelskiej, tylko to jest partia, jeżeli chcemy wygrywać, mieszkańców naszego kraju i oni mają prawo wszystko na temat Platformy Obywatelskiej wiedzieć. Oczywiście są rzeczy, które gdzieś tam nie powinny wychodzić na zewnątrz i powinno się je w jakiś wewnętrzny sposób regulować. I tak też się dzieje, ale myślę, że to, co ja mówię i to, co robię, to jest wszystko to, co jest i powinno być znane opinii publicznej. Tak jak mówię, przede wszystkim do wyciągania wniosków i do tworzenia Platformy Obywatelskiej, a nie Platformy Partyjnej. A co nie powinno wychodzić na jaw? No pewne jakieś konflikty osobiste, które się zapewne też w trakcie kampanii pojawiły, ale to są prywatne sprawy moje i innych osób, bo takie sytuacje też gdzieś się zdarzały, ale tak jak w życiu, no gdzieś konflikty są i my o nich najczęściej nie mówimy, bo tak jak mówię, to są sprawy między dwoma, trzema osobami i trzeba je potrafić wyjaśniać i załatwiać. Bo tak jak mówię, no to już jest sprawa stricte osobista i takie rzeczy też się w trakcie kampanii zdarzają, ale to są zupełnie inne kwestie niż te, o których mówiłem wcześniej, czyli o sprawach programowych, zmianach, innym sposobie działania, wykorzystywania doświadczenia członków Platformy Obywatelskiej, bardzo mocnego wykorzystywania doświadczenia samorządowców i tak dalej, bo tutaj pewnie w wielu kwestiach z moim konkurentem się różniliśmy, ale tak jak powiedziałem, myślę, że obydwoje, zwłaszcza ten, który wygrywa wybory, no gdzieś powinien wsłuchać się w to, co też ta 1/3 wyborców w Platformie Obywatelskiej powiedziała i starać się również tą część wniosków wdrażać w życie, tak żeby to była pełna Platforma Obywatelska wszystkich nas, a nie tylko części, która głosowała na nowego przewodniczącego. Poseł Wojciech Saługa wygrał wybory na szefa Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim. Wygrał też kilka lat temu z prezydentem Świętochowic Dawidem Kostępskim. Myśli pan, że Wojciech Saługa jest nieruszalny ze stanowiska szefa? Czy to dobrze, czy źle? Panie redaktorze, to są wybory, więc ja nie wiem, czy jest ruszalne, czy nieruszalne ze stanowiska. Będą kolejne wybory i znowu będzie musiał w nich startować. Jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że uważałem, że moja wersja i mój pomysł na Platformę jest lepszy, dlatego wystartowałem. Większość członków Platformy Obywatelskiej oceniła to trochę inaczej. Nieważne jest, że według mnie otoczenie wokół Platformy Obywatelskiej, ludzi niezwiązanych z Platformą, gdzieś tam wypowiadało się bardzo pozytywnie o tym, co mam do zaproponowania i podobała im się taka Platforma Obywatelska. Jednak wyborcy wybrali Wojciecha Saługę, on ma tą platformą zarządzać, ale wierzę w to, bo wiem, że gdzieś ta współpraca ze mną, chcę tej współpracy. Większość członków Platformy Obywatelskiej również myślę, że pan Wojciech Saługa, więc wierzę w to, że te rzeczy, o których również ja mówiłem w trakcie kampanii, będą po części realizowane i Platforma Obywatelska będzie się zmieniać. Czyli teraz już podacie sobie ręce, usiądziecie obok siebie, będziecie rozmawiali, będziecie współpracowali z Wojciechem Saługą? No, myślę, że to kwestia tygodnia, żeby pewne rzeczy ustalić, jak ta współpraca ma wyglądać i oczywiście tak, jeżeli dojdziemy do porozumienia i część tych rzeczy, o których mówię i mówiłem, będzie w ramach Platformy Obywatelskiej, tej nowej Platformy Obywatelskiej realizowana, to zdecydowanie tak, usiądę koło pana Wojciecha Saługi i razem z nim będę ciężko pracował, żeby Platforma Obywatelska odnosiła sukcesy. Ale tak jak powiedziałem, no pewne rzeczy trzeba ustalić, tak żeby to, o czym rozmawiałem przez te kilka tygodni, nie poszło na marne, żeby to, co słyszałem w różnych kołach od różnych członków, nie poszło na marne.
żeby osoby, z którymi rozmawiałem, które uważają, że mamy ogromny potencjał, zostały wykorzystane. Jeżeli to wszystko zostanie no gdzieś tam między nami dogadane, to tak, zdecydowanie tak. Jak to często bywa, no po wyborach nie należy się na siebie obrażać, tylko należy wyciągać wnioski i pracować. A nie myślał pan, nie było takiej pokusy politycznej, że tutaj w Platformie Śląskiej nie udało się? Polska 2050 chętnie by pana zapewne przyjęła jako bardzo mocnego włodarza, mocnego polityka. Nie myślał pan o zmianie barw? Panie redaktorze, ja byłem i jestem w jednej partii. Zapisałem się do Platformy Obywatelskiej, w żadnej innej wcześniej nie byłem i na razie nie widzę, żeby jakakolwiek w Polsce była, która by mi bardziej odpowiadała do tego, do jakie mam poglądy i do tego, co w życiu robię. Także no, nigdzie się nie wybieram. Jedynie, tak jak zawsze to podkreślam, najbliższe mi są ideały samorządowe, bycie między ludźmi, między mieszkańcami i to jest dla mnie najważniejsze, a myślę, że właśnie tych ideałów samorządowych najbliżej, mimo różnych problemów z tym związanych i z tym, co zresztą działo się w trakcie wyborów, bo gdzieś tam ten żal bardziej nawet niż o mnie jest, że w innych miejscach również mocne osoby samorządowe nie zostały docenione przez Platformę Obywatelską, bo mógłbym też powiedzieć na przykład o prezydencie Szałemeju. No, można być zdziwionym, że tak mocna postać nie została... Przepraszam, mogę pan powtórzyć? Szałemej, prezydent Wałbrzycha, który kandydował na Dolnym Śląsku, też nie został szefem regionu, a wydawać by się mogło, że tak znana postać no, powinna bez żadnego problemu być szefem regionu i wygrać wybory, ale gdzieś wydaje mi się, że troszkę jak gdyby te struktury partyjne nie do końca ufają samorządowcom i to jest przede mną. Jak mówię tym razem już o regionie naszym województwa śląskiego, przede mną i przed moimi kolegami bardzo ważne zadanie, żeby samorządowcy mieli, nie chcę powiedzieć równe prawa, bo by to źle zabrzmiało, ale żeby ich ciężka praca każdego dnia była również doceniana w strukturach partyjnych, żeby no, nie byli w jakiś inny sposób oceniali niż pozostali polskie. Panie prezydencie, jeszcze inny temat. Jak pan ocenia sytuację sporu Polski z Komisją Europejską, głosowania i debaty w Parlamencie Europejskim? Czy polski rząd coś mógł zrobić inaczej i co można zrobić teraz, żeby środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie były blokowane dla Polski? Panie redaktorze, przepraszam, panie redaktorze, my od... Nie chcę powiedzieć wielu lat, ale chyba właśnie tak trzeba powiedzieć. Widzimy coraz większe oddalanie się polskiego rządu od Unii Europejskiej, od zasad panujących w Unii Europejskiej. I właściwie nawet trudno jest powiedzieć, co trzeba robić. No, trzeba po prostu z Unią Europejską rozmawiać i z nią współpracować, bo nikt nic lepszego na razie nie wymyślił, ani nie widać, żeby miało coś ciekawszego powstać. Mamy do wyboru dwie Europy, można by powiedzieć, czyli tą Europę Wschód, Rosja, Białoruś i Europę rozwijającą się, czyli Unię Europejską. I każdy krok, który ostatnio rząd robi, jest bej Białorusi i Rosji. Nieraz zastanawiam się, może to słabe jest to teraz powiem, ale mówi się o budowaniu muru i z jednej strony ma ten mur jak gdyby szczec polskich granic, ale z drugiej strony ten mur chyba ma zapobiec, żebyśmy na ten wschód wszyscy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie poszli. W cudzysłowie oczywiście tutaj bardzo mocno to pragnę zaznaczyć, mówię, bo niestety no, nie ma innej drogi. Jest albo współpraca, ścisła współpraca z Unią Europejską, albo niestety bycie taką Białorusią dla Rosji i tamta część Europy. A chyba nikt, kto trochę historię pamięta, na to się nie pisze. No to na koniec, choć wcale to nie najmniej ważne, tak parafrazując to, co się po angielsku mówi, last but not least. Panie prezydencie, Sosnowiec, 61 milionów złotych dla Sosnowca na drogi i chodniki. Podziękował pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Ewie Malik. To
jakiś ukłon, układ, czy dziennikarze niegodziwe pytania zadają i po prostu te pieniądze się należały Sosnowcowi. Panie redaktorze, jak pan prześledzi moje wpisy, to jak otrzymujemy jakieś środki, niezależnie od kogo, czy kiedyś to byli, bo kiedyś rządziliśmy w województwie śląskim, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, czy rządu kiedyś Platformy Obywatelskiej, czy kogokolwiek innego, od kogo jednak te środki otrzymujemy. Taką polską tradycją jest powiedzenie słowa dziękuję. W sklepie jak kupujemy i płacimy, też mówimy dziękuję, mimo że wydaliśmy na to swoje pieniądze. To jest chyba taka tradycja, że jak ktoś, do kogoś się o coś zwracamy i coś od kogoś otrzymujemy, to mu powinniśmy za to podziękować. Także myślę, że to po prostu zasady kultury, które w naszym kraju, myślę, powinny obowiązywać i nie może być tak, że my jesteśmy w sporze, jeżeli chodzi o samorządowców, z tym, co się dzieje dzisiaj, bo Polski Ład to tak naprawdę uszczuplenie przychodów, właściwie dochodów, a nie przychodów samorządów. A samorządy to my wszyscy mieszkańcy, czyli mniejsze środki na wiele rzeczy, które w naszych miastach powinny się dziać. I to będę cały czas mówił i to nie ma jedno z drugim nic wspólnego, bo środki, które otrzymaliśmy wczoraj, to środki inwestycyjne, które, tak jak powiedziałem wcześniej, w różny sposób również do nas wpływały, niezależnie od tego, kto w danym regionie, w danym kraju rządził, i zawsze w takim momencie wypada powiedzieć dziękuję, ale trzeba sobie zdać sprawę, że dzisiaj samorządy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ rząd zabiera nam środki w ramach PIT-u i bez zwiększenia udziału w PIT-u w styczniu będziemy mogli jako samorządowcy powiedzieć, tak jak kiedyś powiedziano o upadku komunizmu, że komunizm się skończył, że samorząd się skończył, bo dzielenie pieniędzy tylko w taki sposób, jak dzisiaj się odbywa, poprzez dotacje, subwencje, nie jest zdrową rzeczą, jeżeli do tego nie ma zdrowych finansów tych bieżących, czyli udziału w PIT-cie, bo my musimy płacić rodzaju wydatki bieżące, wkład własny do tych środków, które otrzymujemy, tak jak otrzymaliśmy wczoraj, bo tam przecież ten wkład własny będzie bardzo duży, a przy tym, co się dzieje dzisiaj na rynku, to wcale nie będzie 5%, jak się mówi, czy tam 10%, tylko będzie pewnie 30%, bo ceny oszalały i w przetargach trudno będzie przewidzieć, jakie te ceny będą, ale można już dzisiaj przewidywać, że będą zdecydowanie wyższe. Także to nie można łączyć jednego z drugim. Dzisiaj samorządy są likwidowane, są okrajane ze swoich środków, bo my cały czas będziemy upominać się o środki bieżące, tak żeby... Panie, samorząd się nie zakończył 1 stycznia. Dużo zdrowia. Również, bo to chyba niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, ile mamy lat, jest najważniejsze. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był pan Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.